Oi. Czwarty rozdział Dzieje Apostolskie. Trzynasty werset. Czwarty rozdział, trzynasty werset. A widząc odwagę Piotra i Jana i widząc, że to ludzie nieuczeni i prości, zdziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc: cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, rozgroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało, bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś otworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wzrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągniesz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się ziemię, miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Amen. I to jest charyzmatyczny ruch, który powstał w Jerozolimie, bo 120 ludzi wypełniło się Duchem Świętym. Piotr zwiastował i 3000 ludzi dusz zostało zbawionych. Ale ponownie poprzez Piotra i Jana Bóg uczynił poprzez Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, wielki cud.
bo został uzdrowiony, jeden z od urodzenia sparaliżowany poprzez dwa słowa apostoła Piotra i apostoła Jana, którzy mieli charyzmaty od Boga, byli charyzmatycznymi mężczyznami, których Bóg wybrał i wykorzystał ich dla swojej chwały. I kto może jednak, a oni poprzez ten cud w tamtym okresie, w tamtych dniach i być może w tamtym dniu uwierzyło 5 tysięcy dusz i nie jest widoczne przejrzyście, czy to jest 3 tysiące plus 5, czy razem w sumie jest 8 tysięcy. Czyli w ciągu krótkiego okresu Kościół w Jerozolimie było ich ponad co najmniej 15-20 dusz, cały Kościół w Jerozolimie. Ale czym jest to, co będzie mogło stać się i w jaki sposób, że cały ten Kościół, aby mówili Słowo Boże z odwagą, z całego Kościoła, nie poprzez jednego, dwóch, trzech, pięciu charyzmatycznych, ale poprzez cały Kościół, poprzez wszystkich, będzie głoszone Słowo Boże z odwagą, z wszelką odwagą. I nie tylko to, ale też, aby ten Kościół zmieni się wielki lud, tak jak powiedzieliśmy, ponad 15-20 tysięcy co najmniej, jak jest czym jest to, co może zrobić ten wielki cud, aby dusza i serce wszystkich tych, którzy uwierzyli, aby była jedna. I nie tylko serca by było jedno, ale aby była pełna miłości, że wszystki swój majątek, całe swoje życie twierdzili, że jest czymś. I między nim był też Józef, nazwany poprzez apostołów Barnabą, który był lewitą, ale nie był. Ale co było tym, co zmieniło serca ludzkie? I to nie jest mały cud, to jest wielki cud. I abyśmy zrozumieli, jaki to jest wielki cud, zbadajmy serca nasze. I my, którzy jesteśmy wiele lat tutaj w tym kościele, czym jest to, ten wielki cud, jaki się stał, że rozszerzyło się ich serce i wszystkich wierzących serce było jedno, jedna była dusza. Głosili wszyscy z wielką odwagą poprzez moc Ducha Świętego jako jeden człowiek i między sobą jest wielka łaska Boża, że wszystkie wielkie potrzeby i z wielką miłością są pokrywane wszystkie potrzeby poprzez każdy z osobna, poprzez swój majątek, nie licząc się, że to jest ich majątek. I powtarzam, bracia i siostry, abyśmy zrozumieli, jaki to jest wielki cud, pomyślmy o samym sobie, o samej rodzinie i o kościele tym tutaj naszym. W jednej chwili zmieni się zupełnie przekonanie, serce, dusza, pogląd. I wszyscy staniemy się naprawdę jednością, bo nie jesteśmy jednością
jak ja jem kotleta i ryby, a ty, drugi, jesz grochówkę. I nie możemy po ludzku stać się jednością. Musi się stać wielki cud i Bóg to zrobi, bracia i siostry. Bóg to zrobi. I obiecuje nam to i jest napisane to, bo chwała ostatniego domu, świątyni będzie większa od pierwszego, od pierwszej. Wszystko to, co tutaj widzimy, Bóg to zrobi w swój sposób, jak znajdzie odpowiednich ludzi. I nie ma znaczenia, czy oni mają charyzmaty. Znaczenie ma, czy będą żyli z konsekwencjami to, co głoszą. Niewinni, dobrotliwi, szczerzy wobec Boga i sprawiedliwi we wszystkim wobec ludzi. Alleluja. Jan i Piotr w chwalebny sposób, wykorzystując dar, który dał im Bóg, jest uzdrowiony, od urodzenia sparaliżowany. Podskakuje, wychwala Boga, idąc za nimi, zebrał się lud i starsi, radują się i znajduje sposób Piotr i Jan i mówi, że nie patrzcie się na nas, bo to nie stało się poprzez nasze zdolności, ale to uczynił Jezus Chrystus. Moc imienia Jezusa Chrystusa. I w kilku słowach opisał o Jezusie Chrystusie i o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne. Rzeczy dotyczące się zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bo poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa działa Bóg w życiu człowieka i ich na nowo naradza. I dodał w tamtym dniu do kościoła 5000 ludzi. Ale jednak jak Bóg błogosławi, ludzie się pobudzają, bo to jest duchowne prawo. I naprawdę zostali pobudzeni arcykapłanowie i to są pierwsi, którzy przeciwstawiają się. Dowódca straży świątynnej przeciwstawił się i na koniec Saduceusze, bo zwiastowanie Jana i Piotra burzy naukę. Saduceusze byli wysoką klasą, byli bogatymi ludźmi, mocnymi ludźmi, ale nie wierzyli w zmartwychwstanie ani w duchowny świat i naprzeciwko siebie zobaczyli biednych ludzi, którzy mówią o zmartwychwstaniu Chrystusa i zmartwychwstaniu wiernych. Nie mogli tego przyjąć, złapali ich, ale poszedł za nimi lud, którzy widzieli ten cud. Zawołali radę. Radę starszych. I Piotr, wypełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, jak my jesteśmy sądzeni dzisiaj za pomoc dla człowieka, wtedy mówimy wam, że poprzez imię Jezusa Chrystusa, którego wy ukrzyżowaliście,
którego jednak Bóg wzbudził z martwych i poprzez zmartwychwstanie Jego dzisiaj stoi ten sparaliżowany od urodzenia zdrowy. Zezłościli się, zdenerwowali się, żadna niewinność nie znalazła się wobec Boga, żadna sprawiedliwość wobec ludzi nie znalazła się w tej radzie. Strach ludzki był, nie możemy z nimi nic zrobić, bo to jest słynne. Usłyszeli wszyscy o tym i z jednej strony faryzeusze, uczeni w piśmie, saduceusze, zupełnie winni wobec Boga i niesprawiedliwi wobec ludzi, myślą, co mają zrobić przeciwko sprawiedliwym, a z drugiej strony prości ludzie, rybacy, ale teraz przyszedł czas, aby pokazali nie dary, które im dał Bóg, te wielkie dary i charyzmaty, ale aby pokazali, że to, co głoszą, aby żyli z konsekwencją. Pogrozili im surowo. Cała Rada Najwyższa. I groźba nie była w słowach, bo wszyscy wiedzieli, że mogli zrobić więcej z tego, co grozili. I oni powiedzieli coś, co jest jedyne. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. Wypróbowani. Groźby, poważne groźby i surowe groźby naprzeciwko nich, ale teraz musi się pokazać ich niewinność wobec Boga i sprawiedliwość ich wobec ludzi, ale i ich wiara też. Oni nie mogli nic zrobić, niedługo zrobią dużo rzeczy. Pogrozili im i wypędzili ich. I teraz przyszła próba Boga. Przyszła próba Kościoła. Poszli do wiernych, do swoich braci i sióstr. Nie poszli przestraszeni. Nie jest napisane, że poszli uradowani, ale poszli i opowiedzieli wszystko, co przeżyli i co powiedzieli im arcykapłani i starsi. I wtedy, widząc serce ich, tych dwóch, Bóg uczynił pierwszy cud. Widząc ich niewinność, tych dwóch, wobec Boga i sprawiedliwość tych dwóch wobec ludzi, i ich wiarę, której ani przez moment nie odrzucili, ale raczej wzrosła ich wiara, Bóg uczynił pierwszy cud. Jednomyślnie wszyscy razem, wszyscy ci, którzy usłyszeli, zawołali do Boga. Jednomyślnie znaczy, że jednej duszy, jednego poglądu i jednego zdania. Z duszą ochotną, z jedną duszą ochotną, naśladując Piotra i Jana. Z jednym poglądem, jednomyślnym poglądem, jeden pogląd i z jednym głosem, z tym samym zdaniem. Chcą, aby z jedną myślą i chcą to, co chce Bóg. I Bóg dał im możliwość, aby się pomodlili jednomyślnie. I to jest wielki cud. To jest wielki cud, jak modlisz się ze całą swoją rodziną jednomyślnie. Z jednym zamysłem, z jedną duszą i z jednym zdaniem i poglądem.
I to jest wielki cud, aby jeden kościół modlił się z modlitwą jedną myślną. I ten cud może zrobić tylko Bóg. I w dodatku w liście do Rzymian, jak pamiętam dobrze, jest napisane, mówi apostoł Paweł, w 15 rozdziale, że my mocni powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samym. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru i tyczy się do mocnych, którzy mogą mieć wpływ na całą wspólnotę Kościoła. Dlatego, że Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano jest, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Jak błogosławi Bóg, pobudzają się ludzie i urągają nie człowieka, którego pobłogosławił Bóg, ale samego Boga. I dlatego przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli, aby Bóg, który jest źródłem cierpliwości, Bóg, który daje cierpliwość człowiekowi, aby zachował swoją niewinność wobec Boga i sprawiedliwość wobec ludzi i wierność, aby wiara Jego, aby wzrastała i Bóg pociechy, który pociesza wszystkich, którzy są w smutku, aby pocieszali wszystkich tych, którzy są w smutku. On, jak wy, mocni, dźwigacie Piotrze i Pawle ułomności słabych, wtedy Bóg cierpliwości i pociechy da wam, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest cud, bracia i siostry. Aby się modlili jednomyślnie, jeden ogół ludzi. I ten cud czyni Bóg nie dla tym, którzy mają służby i charyzmaty i z tymi też może uczynić, ale to nie jest pewne. Bóg to czyni dla tych, którzy starają się, aby zachowali naprawdę w swoim życiu poprzez doświadczenie życia, niewinność, dobrotliwość wobec Boga i sprawiedliwość wobec ludzi. I w taki sposób uczynił Bóg, jak stwierdził w tych dwóch ludziach. Te dwie piękne cechy, oprócz tych charyzmatów i darów, które mieli, wtedy uczynił pierwszy wielki cud. Dał im zamysł, myślenie, aby mogli wychwalić i modlić się do Boga. I drugi cud jest natchnienie ich modlitwy. Dlatego, że tyczą się do Słowa Bożego, aby zapewnić prawdę wydarzeń, że to nie jest przypadkowo, ale to jest zapisane poprzez Słowo Boże, abyśmy się nie dziwili z tym, co się dzieje. Wiemy, bo jest napisane, że to się dzieje, że to się będzie działo i że stanie się. Gospodarzu, Ty jesteś Bogiem, któryś uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest i któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego. Czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach, tak jak teraz?
I powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Nie grożą nam, nie wyśmiewają nas, Ciebie, Boże, i Twojego Chrystusa. Jest napisane, bo zebrali się w istocie przeciwko nie nam, rozumieją, że to, co się dzieje, nie dzieje się poprzez ich pobożność, albo poprzez ich błędy, albo poprzez ich działania, które muszą poprawić, ale to, co się dzieje, jest napisane, że to się stanie. Bo naprawdę zgromadzili się w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, którego namaściłeś, Herod i Pencjusz i Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby co zrobili? Aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustalił, ażeby się stało. I to, co robią, nie jest dlatego, bo tak zdecydowali. Jest tak, bo Bóg wyznaczył. I Bóg nie wyznaczył ukrzyżowania, przewidział to. Co wyznaczył? Jak ja decyduję i mam na przykład mam owce i widzę wilki i wysyłam jedną owcę, wtedy co się stanie z tą owcą? Zjedzą ją wilki. Ja nie dałem rozkazu wilkom, aby zjadły tą owcę, ale ja rozkazałem, aby poszła owca, zjedzą ją wilki, ale będzie zbawione wszystkie inne owce. To wyznaczył Bóg. Z pewnością, że wilki są wilkami i że owce zjedzą, ale całe pastwisko będzie zbawione. Aby uczynili oni, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, wysyłając jako owca bez ochrony naprzeciwko wilków Jezusa Chrystusa, z pewnością, że wilki ją zjedzą, ale ufa Bóg Jezusowi Nazarejczykowi, że pozostanie sprawiedliwy, niewinny wobec Boga, sprawiedliwy wobec ludzi, wierny, i znaczy to, że posłuszny we wszystkim w Słowie Bożym, aż do końca, aby to, co wyznaczył Bóg, urzeczywistniły się. I pierwszy, ten, który nas nauczył, niewinność, sprawiedliwość wobec ludzi i posłuszeństwo woli Jego Ojca, bo nie szukał nigdy swojej woli, ale wolę tego, którego go wysłał, Boga Ojca. On jest pierwszy, który nie poprzez charyzmaty, ani nie poprzez zwiastowania, ale poprzez swoje konsekwencje z tym, co głosił w swoim życiu. Zmienił wszystko. Dał ludziom wieczne życie. I to jest przykład. I apostoł Paweł mówi, naśladowcami się moimi stańcie, tak jak ja Chrystusa. Opisując więc poprzez Słowo Boże w swojej modlitwie tych, których Bóg uczynił, poprzez których Bóg uczynił wielki cud, uczynił ich jedno, że mogli się modlić jednomyślnie, oni teraz wyrażają swoją niewinność wobec Boga, sprawiedliwość swoją wobec ludzi i posłuszeństwo swoje w Słowie Bożym poprzez wiarę. I teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich. Nie mówi, spójrz na nich, ukarć ich, ukaraj ich. Nie chcą swojej woli. Teraz musi być zachowana ich niewinność. Nie chcę, nie szukam łaski u Ciebie, abyś mnie wybawił, abyś mnie uratował, ale proszę Cię, abym
mi pomógł uczynić Twoją wolę. I to jest wielka, doskonała zmiana. I to jest zaproszenie. Pomóż nam, Panie, nie w naszej męce, ale w naszym posłannictwie. Niewinność wobec Boga. Pomóż nam, Panie, aby Twoi słudzy głosili z całą odwagą i uczyń łaskę i wyciągnij swoją rękę, abyś uzdrawiał i abyś działał znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa, abyśmy z wiarą wzywali od Boga, nie o pomoc ludzką i ziemską, ale prosimy o moce niebieskie, aby wypełniło się dzieło Boże. Inni ludzie, takich ludzi nie ma. Takimi ludźmi nie jesteśmy. Takimi ludźmi może nas Bóg uczynić. Jak poprosimy o to, jak to zrozumiemy, jak przyjmiemy Jego zaproszenie. Zaprasza nas, abyśmy się zmienili. Abyśmy nie interesowali się o nasze rzeczy, ale abyśmy interesowali się o Jezusa Chrystusa. I w dodatku z decyzją. Niewinni, dobrotliwi. Odważę się i powiem, doskonałe i prawe serce wobec Boga, ale jednocześnie też sprawiedliwość Boża wobec ludzi. Nie sprawiedliwość ludzka, która jest jak szata splugawiona, ale sprawiedliwość Boża, która nie ma nic wspólnego z sprawiedliwością ludzką. Bo interesujemy się. Nie, aby nam się dobrze powodziło, ale aby był wychwalony Chrystus. Interesujemy się. Nie, aby nam pomagał Bóg w naszych trudach i w naszych mękach, ale aby pomógł Bóg ludziom i aby ich przemieścił z piekła do wiecznego życia i do światła. I teraz Bóg uczyni trzeci, następny cud. Trzeci cud. Po tym błaganiu zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani wszyscy i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili wszyscy z odwagą Słowo Boże. Teraz nie jest Piotr i Jan tylko. Teraz nie jest dwa oblicza, ale jedno obliczo. Kościół Boży. Kościół bez mazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju. Jeden kościół niebieski. Jeden kościół, gdzie wszyscy wierzący są jednością. Wielki cud, większy od tego, co Bóg uczynił za króla Dariusza z Danielem, że gdzie wymusił, jak wychwalił Boga, aby bali się wszyscy ludzie żywego Boga. Ale teraz w ciągu jednej modlitwy zmienił jedno spotkanie ludzi na nowo narodzonych, ochrzczonych Duchem Świętym, zmienił w jednego człowieka, w jedno oblicze. Jeden ogół wierzących zmienił w jeden kościół, szczególny kościół z otwartym sercem, który nie interesuje się o swoje, ale interesuje się o niewinność swoją wobec Boga i sprawiedliwość wobec ludzi, aby nie było ani jednego, który miałby potrzeby, aby mieli wszystko wspólne i z wielkimi mocami
składali apostołowie świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Na nich wszystkich. Kościół, który nigdy nie był, nie znalazł się i nigdy nie był słyszany na całej ludzkości. I teraz to, co ma znaczenie dla nas, bracia i siostry, jest, że Słowo Boże powiedział to i uczynił to. I Słowo Boże to mówi i to zrobi, że chwała ostatniego domu będzie większa od pierwszego. Ale wcześniej będzie trzęsienie ziemi, na ziemi i w niebie, bo musi przemieścić się to, co jest zniszczalne i muszą się przemienić w niezniszczalne, aby na tym Pan zbudował ten ostatni dom swojej chwały. Niechaj. Nie bądźmy z tych zniszczalnych, ale bądźmy z tych z niezniszczalnych, które będą wykorzystane z mocą Bożą. Amen.